ilość osób, którzy korzystają, czy które korzystają z infrastruktury miejskiej, no, dynamicznie rośnie. I w tej chwili my nie przygotowujemy rozwoju systemu transportowego, bo powiem szerzej, na 763, dla 760 tysięcy mieszkańców, które statystycznie GUS podaje, ale dla 1 150 000 użytkowników, którzy po prostu codziennie korzystają z infrastruktury miejskiej w Krakowie. My funkcjonujemy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. To jest Kraków plus 14 gmin. To było powołane jako stowarzyszenie przy okazji zintegrowanych inwestycji terytorialnych. I to jest jedna część. I ta populacja w tym obszarze to jest 1 050 000. Natomiast ilość korzystających, czyli tak zwanych użytkowników, którym ja się teraz posługuję liczbą, to jest niezależnie od tego 1 150 000. Co w tym jest? 760 tysięcy mieszkańców, około 150 tysięcy tych, którzy by kupili nieruchomości, mieszkania w Krakowie, a przebywają przez większą część roku, ale nie są zameldowani. To jest 180 tysięcy studentów i to jest 13 milionów odwiedzających Kraków rocznie. I poprzez zużycie wody wyszacowaliśmy przy pomocy pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, że codziennie z infrastruktury miejskiej korzysta 1 150 000 użytkowników w obrębie miasta. A niezależnie od tego, codziennie do Krakowa, i to są badania najnowsze, wjeżdża z zewnątrz, z otoczenia, między innymi z tych gmin, o których mówiliśmy wcześniej, które tworzą stowarzyszenie, 240 tysięcy samochodów, którymi dojeżdżają do pracy, na studia, do szkół. Ci wszyscy, którzy w otoczeniu Krakowa, nawet nie najbliższym, bo to jest Tarnów 60 km, to są Katowice 90 prawie kilometrów, prawda? To jest Miechów i wyżej, prawda? Jeżeli chodzi o dojazd do Krakowa czy kierunek Wadowic, Zakopanego, Skawiny. I po prostu to są wszystko ci, którzy mają cele podróży w Krakowie, na przykład nauka, praca, spędzanie wolnego czasu. Są to turyści, prawda? Są to pielgrzymi, którzy odwiedzają Kraków i w związku z tym infrastrukturę w tej chwili przygotowujemy w perspektywie 2030 roku, bo teraz przyjęliśmy strategię rozwoju miasta w tej perspektywie czasowej właśnie dla tej ilości użytkowników, około 1 150 000, 1 200 000. Problemów miasta nie da się w tej chwili rozwiązać nawet poprzez budowanie metra, bo jeżeli codziennie do Krakowa dojeżdża 240 tysięcy samochodów, to trzeba to skanalizować jakoś, prawda? I bądź zaoferować inne systemy transportu publicznego, które będą konkurencyjne, zaoferowane dla tych, którzy dojeżdżają samochodem, a chcielibyśmy, żeby dojeżdżali transportem publicznym.